Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Skoro widzicie już ten film oficjalnie, publicznie na kanale, to znaczy, że już oficjalnie ze strony Shakesa wyszła zapowiedź nowego polskiego serwera s39.pl. I jest to tak naprawdę, no co, nowy serwer krajowy, bardzo dużo osób o niego pytało. Tak jak mówię, prawdopodobnie jeżeli ten film widzicie, to znaczy, że jest już oficjalne odliczanie na stronie s39.syfygame.pl. Teraz powinniście mieć to na ekranie, więc sobie po prostu przepiszcie i będziecie mieć odliczanie. I co? Będziemy na tym serwerze grać, będziemy na nim grać, dużo osób pewnie to ciekawi i tak dalej, więc mówię, będziemy na nim grać i będziemy na nim robić gildię. Do tej gildii zaraz przejdziemy. Standardowo tak naprawdę, no jak na każdym polskim serwerze, tak jak mówię, no do gildii zaraz przejdziemy, w każdym bądź razie będziemy grać i będziemy tą gildię tworzyć. Pewnie dużo osób się zastanawiało właśnie, czy będę grał, więc odpowiadam od razu, że tak. Jaką klasą? Prawdopodobnie jeszcze nie wiem, nie mam pewności, bo tak naprawdę ten film, w ogóle powinienem to zaznaczyć na początku, jest nagrywany delikatnie wcześniej, żebym jakby ja już go miał i tylko zaznaczył z prywatnego na publiczny, więc tak jak mówię, jeszcze nie wiem jaką klasą, ale myślę, że tą, o którą już wiele osób prosiło od dawna, więc no tylko możecie się domyślać, a na filmie z piątku, bo będziemy też robić sobie nową taką specjalną serię właśnie ze S39, więc wtedy dopiero zobaczycie, jaka to faktycznie będzie klasa. Tak jak mówię, co do nowego serwera, będzie nowa też seria, będzie to seria... Tak naprawdę będę starał się, żebyście razem ze mną przeżywali grę, czyli będę nagrywał najciekawsze momenty i tak dalej, potem to wsklejał w całość, głównie przez pierwsze dni. Tak jakby nie chcę robić tylko takiego podsumowania, jak to miało miejsce do tej pory, tylko właśnie coś takiego. I oprócz tego będzie jeszcze pewna niespodzianka, ale o tym to już się dowiecie, jakby jak już będzie start serwera, nie? Czyli tam w piątek, powiedzmy. No i tak, co do gildii, tworzymy gildię, będzie to gildia... Tutaj kilka osób z obecnej gildii, czyli z S38 będzie właśnie w tej gildii i będziemy sobie ją tworzyć razem z widzami, z moimi tam jakimiś znajomymi z gierki i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie tutaj na obecnym serwerze, czyli 38 polskim, no ta gildia, nie oszukujmy się, wyszła, tak? Ja miałem, w sensie no wiadomo, to jest jeszcze tam dopiero ile ten serwer ma, pół roku, coś w tym stylu, więc to jeszcze nie jest nic przesądzone, no ale jak widzicie po czci i tak dalej, no generalnie bardzo nam to ładnie wyszło. Ja celowałem w takie top 3, powiedzmy, to był mój taki, że jeżeli osiągnę to top 3, to będę zadowolony, no a tutaj wyszło nam top 1 i bardzo fajnie to wygląda. Tak jak mówię, kilka osób z tej gildii będzie też w gildii na S39, będą też na pewno nowe osoby. Jeżeli ktoś tutaj z jakiejś gildii chciałby z nami pograć, to oczywiście zapraszam, bądź też z innych serwerów, jak razem graliśmy, to też zapraszam, odzywajcie się do mnie. Jakie są w ogóle wymagania, żeby do gildii dołączyć? Na pewno gra eko przynajmniej, czyli przynajmniej te 3 paski na gryfie, no i te podki dobrze, żeby były. Oczywiście grzybiarzy też, takich powiedzmy mocnych, też zapraszam, też będzie spoko, żeby takie osoby były, jakby tą gildię też ciągnęły do góry. Oprócz tego wiadomo, no jakieś tam bez żadnej spiny, żeby atmosfera była fajna w gildii, bo to jest jednak podstawa. I tak naprawdę jeżeli, no i oczywiście żeby założyć konto o 16, tak? Od razu ze startem serwera, żeby to konto było, żeby od razu kupić ten pierwszy pakiet, żeby tam zrobić ulepszenia i tak dalej, ale to już będziemy dogadywać, jak już będzie dogadany skład. Jak można zgłosić się do gildii? To na pewno też was interesuje. Nie będę brał w ogóle z komentarzy. Nie będę brał z komentarzy, zaraz się dowiecie dlaczego. Jeżeli ktoś chce faktycznie dołączyć do gildii i chce się czegoś dowiedzieć czy coś, piszcie do mnie albo na Discordzie, albo na mailu. Obydwie te rzeczy są podane w opisie filmu. Discorda możecie mnie zaprosić do znajomych, a możecie po prostu wbić na mojego Discorda dla widzów i wtedy do mnie napisać. To jakby tam obojętnie, albo właśnie na mailu, to się tam dogadamy, dowiecie się co chcecie i tam ewentualnie mi podacie nick, jaki będziecie mieli i wtedy sobie zagramy. Listę będę robił, wiadomo, będę mówił ile tam miejsc i tak dalej, żeby to jakoś fajnie wyszło. Nazwa będzie prawdopodobnie ta sama, co właśnie tutaj na S38, więc no po prostu tak to wygląda. Jeżeli chodzi o gildię, to chyba tyle. Jeżeli ktoś tam ma jeszcze jakieś pytania, no to śmiało piszcie.
I tak, tak się zastanawiam. Chyba wszystko powiedziałem, jeżeli chodzi o takie sprawy organizacyjne. Czyli po prostu gram, będzie nowa, ciekawa seria, będziemy robić gildię. Do gildii możecie się zgłaszać na Discordzie lub właśnie na mailu. Przynajmniej gracze eko, czyli tacy, którzy tam kupują te pakiety podstawowe, żeby to jakoś wyglądało, żeby przynajmniej był ten grywi, trzy paski, będzie naprawdę spoko. Przynajmniej na początku, nie? Bo potem z czasem wiadomo, jak to wygląda. Już nie wszyscy lecą na tym gryfie nawet, a i tak jakoś tutaj bardzo nie odstają. Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o to, to tyle. Kolejna sprawa, mam dla was konkursik z okazji tego, że jakby ten serwer startuje, udało mi się ogarnąć dla was konkurs na grzyby. Jest to tak naprawdę, są to trzy miejsca standardowo, tak jak u mnie zawsze konkursy wyglądają, są to trzy miejsca. Za pierwsze miejsce jest 250 grzybów, za drugie miejsce jest 150 grzybów i za trzecie miejsce jest 100 grzybów. No wiadomo, dla jakichś tam mocnych grzybiarzy to nie jest jakoś tam nie wiadomo ile, ale dla graczy na przykład, nie wiem, free to play jest to naprawdę bardzo dużo. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? No na pewno trzeba subskrybować ten kanał, na pewno trzeba zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Tutaj tak się odważę, bo pod poprzednim konkursem, gdzie tam miałem chyba, nie wiem, 5000 widzów czy coś w tym stylu, już nie pamiętam, dobiliście chyba z 1500 kciuków w górę pod właśnie konkursem, więc tutaj dobijmy nawet chociażby 1000. Jeżeli 1000 przebijamy, to będę bardzo zadowolony. Także zostawiajcie te kciuki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie mi w komentarzu, napiszcie komentarz o treści hashtag New Avatar for Neutral. To jest w ogóle, zaraz powiem, o co chodzi. Tutaj na dole też wam się powinno wyświetlić, co macie dokładnie napisać. O co chodzi? No już tak naprawdę mój obecny awatar ma, już niedługo będzie miał rok, mniej więcej, coś w tym stylu, no i postanowiłem, że może poproszę twórców, żeby właśnie jakiś inny awatarek dostać. Oprócz tego jakby będę chciał im podesłać jakieś fajne zdjęcie, żeby ten awatar jakoś, wiecie, fajnie wyglądał, bo tutaj to ja podesłałem po prostu swoje zdjęcie, takie powiedzmy zwykłe, no i tak mnie przerobili na takiego demona. Nie wiedziałem jeszcze, jak się to je i tak dalej, więc jakby teraz postaram się coś fajnego wymyślić i żeby oni to jakoś fajnie odwzorowali. Oczywiście ja to tam jakoś spróbuję dogadać, poproszę i tak dalej, ale fajnie też będzie, jeżeli oni taki hashtag zobaczą pod tym odcinkiem, to na pewno też ich jakoś skłoni do podjęcia decyzji, żeby właśnie taki jakiś nowy awatarek do mnie trafił i żebym go dostał. No i wiadomo, oprócz tego, no, bierzecie udział w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie mniej więcej za tydzień od wrzucenia tego filmu, więc macie około tygodnia. Nie musicie oczywiście mieć konta na nowym serwerze, czyli tym, co teraz wychodzi. Może to być jakiś zupełnie inny serwer, może to być nawet, nie wiem, powiedzmy, no jakiś byle jaki, nie? Nawet serwer pierwszy polski, to akurat nie ma znaczenia, więc każdy może wziąć udział. Za tydzień około od wrzucenia tego filmu wrzucę filmy z losowaniem, wkleję link właśnie do tego filmu i z komentarzy wylosuję trzy osoby i trzy miejsca. One powinny mi wtedy pod tym kolejnym filmem napisać w komentarzu swój nick oraz serwer i te grzybki zostaną im po prostu przelane. Kto już tam jakby jest ze mną dłużej, no to wie, jak te konkursy wyglądają. I tak, zastanawiam się, czy to tyle. Myślę, że chyba wszystko dobrze powiedziałem i tak dalej, w razie to coś tam sprostuję w montażu, powiedzmy, bo tak też bez przygotowania nagrywam dosyć, można powiedzieć, na szybko. Czyli w skrócie tak, wychodzi nowy serwer polski, tworzymy na nim gildię, będzie grało trochę osób z tej gildii, ale też zapraszamy nowe osoby, przynajmniej graczy eko, napiszcie do mnie na mailu albo na Discordzie, to się tam dogadamy, wszelkie informacje i tak dalej, i tak dalej. I co więcej, tak jak mówię, gildia się będzie nazywała podobnie, będziemy się tutaj starać jakoś tam w topce być, ale też nie będzie napinki o jakieś tam, nie wiem, ścisłe top 1, top 2, możemy być nawet, nie wiem, top 4, top 3, wiadomo, no tutaj akurat gildia wyszła, na innym serwerze mogą być mocniejsi rywale, może nie wyjść, to jest jakby tylko gra, tak, to jest głównie, żeby się tutaj spoko bawić w fajnym towarzystwie. Więc tak jak mówię, gildię powiedziałem, o konkursie powiedziałem, o hashtagu powiedziałem, jaki macie zostawić w komentarzach. Tak więc wydaje mi się, że chyba wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie spoko, że ten nowy serwer, mimo że polski, gdzie polskie mają taką słabą opinię, to mam nadzieję, że może jednak w większości troszeczkę mentalność ludzi się zmieni i będzie akurat ten serwer będzie przyjemny. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tak jak mówię. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, taki głównie informacyjny. I tyle. Trzymajcie się i cześć.